czasami człowiek czuł, że są święta w ogóle. Czyli, że człowiek po tych jajkach może nawet święta pamiętać, no że przez... Tak, żeby święta i cały, za jak to się mówi, przez żołądek do serca. No, tak, to miłość jest. No. Tak, także widzisz, szatan, diabeł i tak potrafi kusić ludzi, że wiesz. Oni mogą nawet nie wierzyć. Bo te jajka nie są zdrowie, a jaki smak, jakie to szczęście jest od Boga, że można nawet jajko jeść i się można więcej ucieszyć, niż jakiś miliard dostał. Mogą nie wierzyć w to czy tamto, ale to idzie wyznawcy papieża, czy po katolicy, bo to już na tę mszę nie chcą chodzić, nic, ale jeszcze to żarcie ich trzyma, tak samo jak ci Egipt, wyszli z Egiptu Żydzi, już w tego Jahwe oni wierzyli, ale oni za czosnkiem i cebulą chcieli do tego Egiptu wrócić, ty se rozumiesz? Co to znaczy wojna? Jak jest wojna, to żołnierze czasem głodni są, nawet pasek jedzą od spodni, a oni nie rozumieją wojny, że to Bóg wyprowadził ich z Egiptu i Jahwe powiedział, bierzcie złoto, bierzcie wszystko z Egiptu. Co weźmiecie, to wasze. Przeżyjecie. I wtedy, a po stronie poganie mogli powiedzieć, że to co to? To Jahwe to ma złodziei i pod sobą i on sam jako król złodziei. A to nie o to chodziło. Bo Bóg i tak miał się pomścić na faraonie, dlatego że on mówił, a cóż to jest Jehowa, abym miał być mu uległy. Wypuść mój lud, powiedział Mojżesz. No to właśnie tak powiedział faraon. A cóż to jest jego? I dlatego był faraon ukarany. I dlatego tutaj u nas piramida Cheopsa upadła. I jesteś świadom tego, że po prostu faraon był pokonany. Ale oni chcieli wrócić, nie rozumieli tej wojny. Do Egiptu, bo tam mieli czosnek i cebulę. No to właśnie takich diabeł usiedlił te wszystkie babilonki w te święta katolickie. Widzisz? Jaki diabeł chytry? A, strasznie. Co jeden to lubi sobie się zabawić, no bo ma wolne dni. To ci mówiłam, że wyjechali z Warszawy, bo mają wolne dni. To tak oni przeżywają ze względu na czas wolny. A teraz oni chcą te supermarkety zamykać, a przecież ja mówię, przecież w supermarkecie jest i kino, i barek, i restauracja. I to nie musi być jakieś twoje święto katolickie. Tylko tu chodzi o wolny czas, a oni nie mogą tego pojąć. Bo diabeł trzyma, wiesz, z tej strony religijnej. No, trzyma tu. Honory, ambicje, upory, tytuł, docent, doktor habilitowany. Przecież jak tu raz Radio Maryja mówiło, teraz wypowie się profesor, doktor habilitowany Krystyna Czuba, to ja myślałam, że ja padnę, wiesz, ze śmiechu. Ja mówię, gdzie, ale jeszcze, żeby w Radiu Maryja takie głupie ludzie byli, wiesz, habilitowani. A ta Czuba jest taka miła, taka serdeczna, że to habilitowany to nawet jej jakby nie pasowało. Baba na luzie, a ten z niej robi, wiesz, habilitowany. A wtorej w radiu, to jak wam to mówili na temat, wiesz, założenia firmy, na temat handlu. Także wiesz, no to jest w ogóle żydostwo w biały dzień i po prostu aż niesmaczne. Ja mówię, można gadać, jutro będziesz miała dużo czasu. Nie? Ona już zaczęła gadać już od wczoraj. Dlatego też, no niestety, to są takie te wibracje, wiesz, katolickie. To są takie te wibracje katolickie. Także jedzmy babkę, obżerajmy się tym, co mamy, proszę Państwa. Niech Matka Boska błogosławi i Are zapachlawi. No a ten gruby Krzysiek siedzi przy komputerze i pisze tak, Are i oddzielnie pachlawi. Ja mówię, jakie ty jesteś idiota. Wrzuć cokolwiek na Google, to ci pokażę nazwę. Także zobacz, ten gruby Krzysiek, on jest fajny, ale on w pewnym sensie też zachowuje się jako poddany Zofii Maciąg. Czyli ten katolik gorliwy, bo ja mówię, niech Maria Ciebie błogosławi i Are zapachlawi. A on mówi, a kto to jest ten Are? Ja mówię, to już nie udawaj głupiego, że nie wiesz. Wiesz, co to jest Are zapachlawi, tylko to wiesz, tą Maryją to coś nie pasuje. Ja mówię, to szybko spieprzaj do kościoła z
tej Koszykowej 28. Spieprzaj i tam spotkasz swoją koleżankę Zofię Maciąg. Modl się. Modl się. Kto to jest ten Areza Pachlawi? Ja mówię, no właśnie, kto to jest? Że aż wiesz, mnie to zaskarżasz? Ewka dzwoniła potem Mareczek i po prostu wiesz, już Ewka od rana żre i tamtego i będzie dwa razy grubsza i potem trzeba będzie ją na smyczy puścić do parku Skaryszewskiego i już tutaj dzwoni do mnie, proszę ciebie, żeby mnie to kusić. A przecież ja tam nie pójdę tak od razu, nie będę tam siedziała, ja mogę pójść o drugiej, trzeciej, jak będę chciał. Daj spokój, przecież to normalnie wiesz. Same te gadki, jakie głupie są. Ty wiesz, co oni przywódcy gadają? To są rzeczy całkiem niezwiązane ani z Kościołem, ani ze świętami, a z Jezusem Chrystusem? No to są to w ogóle nie. Śmiechu warte. System diabła. Konsumpcyjnie tylko wiesz. To już nawet ci ludzie, którzy nie wierzą w nic, lepiej się zachowują, bo na pewno nie ma tamtej wódki. Ludzie, wiesz, ateiści, tak jak ty mówiłeś, że czasem mama ciebie zabierała, prawda, do ludzi kulturalnych. Bogatych, czy piekielnie bogatych. Bogatych, czy piekielnie bogatych, no ale o co chodzi, oni na pewno nie byli tacy wierzący, jak jakieś te dewotki. No to unikali kościoła. Unikali kościoła, no i bardzo dobrze robili. Znaczy wierzyli, ale to nie była taka, wiesz, wiara taka tępa, jak w tych starych latach. Wierzyli wewnętrznie, z dawnych lat. Tak? A to nie było nie tak. Nie na pokaz wszystko. Nie na pokaz, tylko wewnętrznie wierzyli. I to jest lepsze. Tylko, że diabeł znowu nie śpi i kusi. Wiesz. Ludzie bardzo bogaci, bardzo wykształceni. No, no, no. Olbrzymim dorobkiem życiowym. Kolosalne mieszkania, kolosalne, wiesz, ludzie. No rozumiem, meble, tak. Tak. Jakieś zabytkowe. Skąd oni to w ogóle meble widzieli? Chyba jakiś desach. Czyli tak jak w Ameryce, prawda? Tak. Tak jak lepiej, lepiej, bo w Ameryce nie ma tego smaczku europejskiego. Nie ma tego smaczku i tak jak te meble, meble, proszę Państwa. Tu w Warszawie mogą być te meble, proszę Państwa. U Mareczka. Także proszę, nawet w radiu Tok FM Extra mamy meble. Proszę Państwa, u Mareczka, meble. Z wielkimi pozycjami społecznymi. Tak. Bardzo inteligentni, nie żadne kołtuny. Kosmar. No, gdyby oni posłuchali tej baby z Poznania, to by się przerazili. Jakiej baby? No tej profesor, tej od gender. Od przeciwko gender. No właśnie. Tej Pawłowicz. No, taka ciemna baba, boż. Proszę Państwa, Krystyna Pawłowicz jest bardzo ciemną babą. I tutaj bardzo dużo ludzi no lituje się nad nią, że aż tak ona jest ciemna w sensie ona takim. Nie powinna w ogóle nawet występować tą ciemnotą, to ona się. W sensie ogólnym, bo jeżeli jest katoliczką, no to powinna się zastanowić. Skromność powinna. Skromność, to po pierwsze, ale ta skromność, na przykład jak mówimy tu o świadkach Jehowy, którzy głoszą prawdę, to dzieci są tak mądre u tych świadków inteligentne, żeby tą Pawłowicz mogłyby pouczyć, że przecież nie ma tej trójcy, tak. Te duszyczki, że nie istnieją, nie latają, że to piekło, to jest pogaństwa przejęte. Czy ona nie może tego zrozumieć, skoro jest profesor, docentem, doktorem habilitowanym i nie wiadomo jakie piekielne od samego szatana, diabła, tytuły ma? Czy ona nie może tego zrozumieć, co może zrozumieć małe dziecko? No, bo często tak mówią, o, wy to jesteście kuci na cztery pały, do tych świadków, że te dzieci idą narośli, że wszyscy kłóci. Ja mówię kłóci, no bo 5 spotkań w tygodniu, cały czas z Biblią, Biblia za pazuchą, Biblia w portfelu, Biblia w torbie, w neseserze, w kieszeni, wszędzie Biblia, a katoliczka nie widziała Biblii na oczy. Także proszę Państwa, może ta Pawłowicz, to Biblię jej pokazali kiedyś,
ale ona jest od przekręcania, proszę Państwa, wersetów biblijnych, w ogóle od przekręcania prawdy. To na przykład jak to, co dotyczy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zaprawdę powiadam Ci dzisiaj, będziesz ze mną w raju. Także proszę Państwa, w języku greckim w ogóle nie było przecinka. I katolicy sobie ten przecinek dodali, no bo to łacina, bo to potem polski, to, to, to. Proszę Państwa, Jezus nie powiedział, że dzisiaj będzie w raju, w niebie czy w piekle. Powiedział, zaprawdę powiadam Ci dzisiaj, do tego łotra, będziesz ze mną w raju. Kiedy? No kiedyś tam, w królestwie, kiedy Jezus Chrystus będzie królem. Przecież Jezus 3 dni był w grobie. To nie może być tak, zaprawdę powiadam Ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju, jak to katolicy tłumaczą w Bibliach. Także proszę Państwa, czy to jest ta Krystyna Pawłowicz, czy może jakaś inna profesorka, docent, doktor, jako docent, doktor habilitowany. To są od przekręcania Biblii, to nie może być tak, zaprawdę powiadam Ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Nie wolno tak tłumaczyć, to jest kwestia postawienia przecinka, bo w języku polskim postawimy, owszem, zaprawdę powiadam Ci, dzisiaj przecinek. Będziesz ze mną w raju. Można dać jeszcze nawet i przez myślnik. Także Państwo zobaczą, ile mamy dodatkowych, interpunkcyjnych, różnych znaków, dodatków. Czyli, że jak świadkowie tłumaczą Wam, jak chłopu na miedzy, bo Wy to możecie jako ta krowa stać, która się patrzy na samolot, że przecież Jezus Chrystus zaczął panować w niebie jako król i to proroctwa biblijne wyliczają na rok 1914. I proszę Państwa, jeszcze przed rokiem, około 10-12 lat przed 1914, Chase Stazer Russell i ci wszyscy, którzy tam w Ameryce, bo przecież tu nie było warunków, dogrzebali się do Biblii, to powiedzieli, że w tym roku miną czasy pogan i w tym roku zacznie panować Jezus Chrystus na tronie swym jako król, na niego czekaliście, a na niebie, a z nieba miał być strącony szatan, diabeł. Biada ziemi i morzu, Apokalipsa mówi, gdyż wstąpił do was wielki diabeł, pałając wielkim gniewem, gdyż wie, że czasu ma niewiele. Także proszę zobaczyć, że moment objęcia władzy przez Jezusa Chrystusa w niebie wiąże się ze strąceniem szatana. I to się wszystko zaczęło. Wybuchła pierwsza wojna światowa. To się wszystko potwierdziło, co mówili świadkowie. Natomiast ci, którzy ich nie lubili, to ciągle mówią, że oni jakiś koniec świata wyznaczali. Nie koniec świata, tylko to są dni ostatnie. Wyznaczony jest początek właśnie tych dni ostatnich na rok 1914, a Biblia to, że mówi, że nie przeminie jedno pokolenie, aż się to wszystko stanie, to pokazuje tylko, że w czasie jednego pokolenia będzie i pierwsza wojna światowa, i druga wojna światowa, jednego pokolenia, czyli jakby jednego życia ludzkiego. Także już wiele czasu nie pozostało, proszę wziąć się do roboty i Biblię sobie kupić, ulica Nowy Świat 40, tam jest, proszę Państwa, brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne i możecie sobie kupić, tam nawet księża kupują, zakonnice te, które Janka pobiły, proszę Państwa, kupują tam taniej i dają stempelek i sprzedają 2-3 razy więcej pieniędzy, biorą stempelek parafii. No, to jest brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne. Tam Państwo w tym sklepie macie mapę na cały świat, gdzie Anglia rozprowadza swoje Biblie. To znaczy chodzi nie o papier, tylko chodzi o przekład Pisma Świętego. To jest bardzo ładne tłumaczenie, bo przynajmniej po polsku, jasno i wyraziście. A jeżeli chodzi o przeczynki, takie rzeczy jak przecinek, kropka, kółko, kreska i pineczka, to jest tylko kwestia zrozumienia całości Biblii, proszę Państwa. Kontekstu, kontekstu sytuacyjnego. Bo proszę Państwa, bez kontekstu to nie da się nic robić. Przecież Jezus był 3 dni w grobie. Nie mógł już być dzisiaj ani On sam w raju, ani tym bardziej tamten nędznik, łotr. No bo przecież Jezus tę drogę do raju miał mu utorować. No to tamten nie mógł być Jezus. To był Jezus 3 dni w grobie leżał. Jego nie było. Państwo zobaczą. Ani w niebie, ani na ziemi, bo można powiedzieć, że był pod ziemią. Skoro umarł, prawda, był złożony pod ziemię do grobu. Także Państwo zobaczą, jak tutaj ładnie widać,
że tej duszy nieśmiertelnej, że tego ducha jakiegoś takiego diabolicznego od Platona po dualizmie całym jego filozoficznym nie ma. 3 dni Jezusa nie było nigdzie. Od czego zależało jego zmartwychwzbudzenie? No bo to było dzisiaj, co to jest, poniedziałek, wczoraj była niedziela. To żeście tak krakali, że już Jezus zmartwychwstał. Zależało to od kogo? Pewnie od tego kogoś, którego nie znacie. Proszę Państwa, to jest właśnie Jehowa, jego ojciec. I Jezus mówił do wszystkich, a wy tak się módlcie, to znaczy do Żydów, bo to jeszcze od Żydów się dopiero co miało zacząć. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Czyli o jakim imieniu Jezus mówił? Czy o swoim? Przecież nie. O imieniu swojego ojca. A psalm mówi, a jakie jest jego imię? Czy wiesz? No to tak, może troszeczkę kabaretowo do tego można podejść, no bo katolicy na przykład tutaj w Polsce to zielonego pojęcia nie wiedzą, co to jest imię Boże, bo Bóg to jest tytuł, Pan to jest tytuł, to nie jest imię. Imię to jest coś takiego charakteryzującego daną osobę, imię własne. Jehowa, czyli w sensie fenomenologicznym, w sensie stawania się, tłumaczą bibliści, ten, który powoduje, że się staje. Tłumaczą bibliści, będę, który będę. Stanę się kim zechcę, albo stanę się jakim się stanę. Bardzo dużo tych takich form w sensie tłumaczenia, w sensie fenomenologicznym, czyli stawania się, czyli że ten Bóg coś dla tych Żydów robił, dla ludzkości, dla świata. Przecież Jezus, to że będzie panował jako król, to przepraszam bardzo, dla czyjego to jest dobra? To jest Królestwo Boże, przychodzi Królestwo Boże. Najpierw musi być rząd uformowany, Jezus Chrystus plus 144 tysiące tych, jak to Apokalipsa mówi, którzy mają być wykupieni z ziemi do nieba, jako mają stanowić ten przyszły rząd, a rząd ma poddanych. Tym poddanym będzie cała ziemia. Jeżeli więc chcesz zaliczać się do tej wielkiej rzeszy, 7 rozdziału objawienia. Potem widziałem oto wielki tłum ze wszystkich narodów, plemion, ludów i języków, którzy stali przed tronem baranka. No to więc zobacz, że ci wszyscy, którzy tutaj są na ziemi, będą w królestwie, będą stali przed tronem baranka i dopiero wtedy tysiąclecie się zacznie. Będzie ziemia po Armagedonie odbudowywana. To będzie trwało aż prawie 1000 lat. Ale dzięki cudom niesamowitym, bioenergoterapeutycznym Jehowy Boga. I będzie najpierw w Armagedonie zniszczenie zła, a potem odbudowanie raju. I pod koniec, jak tak ci wszyscy będą z martwych wzbudzani, ludzie, którzy nie usłyszeli jeszcze, bo to cały czas będzie głoszenie Ewangelii, to nie tylko to, ale Państwo nie myślą, że świadkowie Jehowy stoją na przystankach, nic nie mówią, czekają. Nie, nie, to będzie jeszcze prawie całe 1000 lat głoszenie, bo ci, którzy umarli, nie widzieli, nie słyszeli, będą mogli to usłyszeć. I potem, pod koniec 1000 lat, będzie wypuszczony szatan diabeł, który będzie szybko chciał zwieść kogokolwiek. I wtedy zniszczony będzie z tymi wszystkimi, których zwiecie. Dziękujemy. Do widzenia. Becie.